Na początek przeglądu wydarzeń z miasta mamy ważną informację dla najemców lokali komunalnych. W przyszłym roku będą mogli je wykupić na własność za ułamek ceny rynkowej, a tym samym zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Są określone bonifikaty w zależności od stanu mieszkań i ich usytuowania na terenie miasta. Te osoby, które jeszcze nie nabyły swojego mieszkania, które dzisiaj są w postaci najmu, gorąco zachęcamy do tego, aby złożyli ten wniosek. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży mieszkań z bonifikatą udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta pod numerem telefonu 44 733 51 78. Pozostajemy w temacie kupna mieszkań i jest jeszcze szansa na zamieszkanie w nowym bloku BTBS-u przy ulicy Czaplinieckiej. Wolne są jeszcze 4 lokale. Wnioski w naborze uzupełniającym można składać do 21 grudnia. Szczegóły znajdziecie na miejskiej stronie bełchatów.pl. W Muzeum Regionalnym praca wre. Ostatni etap remontu zabytkowego dworku dobiega właśnie końca. Podłogi świeżo wycyklinowane, pomalowane odpowiednimi lakierami. Do tego jeszcze przy okazji pomalowaliśmy wszystkie ściany w galeriach naszych dwóch i w salonie tradycji niepodległościowych. Jak widać, nie ma jeszcze eksponatów, ale za niedługi czas będą już one u nas. Efekty prac będzie można zobaczyć na początku przyszłego roku. O dokładnym terminie udostępnienia ekspozycji muzeum poinformuje na swojej stronie. I zmieniamy temat. Prezydent Mariola Czechowska ogłosiła coroczne konkursy na dobrodzieja i wolontariusza roku. Czyli z jednej strony wielkie podziękowanie dla wszystkich tych osób, które najczęściej bezinteresownie pomagają bliźniemu i drugiej osobie, a z drugiej strony chęć pokazania ich jako pewnego przykładu i wzoru do naśladowania. Kandydatów do tych zaszczytnych tytułów można zgłaszać do 12 grudnia. Zwycięzców poznamy zaś w styczniu podczas koncertu noworocznego. Mamy dobrą wiadomość dla bełchatowianek między 45 a 74 rokiem życia. 18 grudnia będą mogły bezpłatnie zrobić mammografię. Jest to badanie krótkie, komfortowe w sumie tutaj w warunkach u nas. Natomiast bardzo ważne, jeśli chodzi o profilaktykę, czyli wczesne wykrycie raka piersi. Warto się badać, ponieważ mamy szansę na długie, zdrowe życie, także kobiety, badajcie się. Profilaktyka to przede wszystkim, tak? Trzeba postawić na swoje zdrowie, kto jak nie my, kobiety. Mammobus zaparkuje na placu za NCK PGE Gigantami Mocy. Badanie będzie można zrobić od godziny 8 do 17. Dobrych wiadomości ciąg dalszy, tym razem dla miłośników jazdy na łyżwach. Sezon na miejskim lodowisku jest już otwarty. Jeśli więc chcecie aktywnie spędzić czas, zapraszamy. Ślizgawka działa przez 7 dni w tygodniu. W miejskich przedszkolach już czuć zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Maluchy odwiedza święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Panią Mikołajową, Śnieżynką, Elfem, Bałwankiem i Reniferem. Są prezenty i mnóstwo dobrej zabawy. I pozostajemy w świątecznym klimacie. Już za tydzień zapraszamy na plac Narutowicza na tegoroczny miejski jarmark bożonarodzeniowy. 16 i 17 grudnia będzie można kupić oryginalne dekoracje, prezenty, ozdoby czy smakołyki. Stoiska będą czynne między godziną 10 a 18. I na koniec jeszcze krótka relacja z tegorocznej Barbórki. Główne uroczystości związane z Górniczym Świętem odbyły się w piątek 1 grudnia. Była msza święta w intencji Górniczej Braci, później przemarsz ulicami miasta i Akademia, podczas której wręczono medale i wyróżnienia. Ostatnim akcentem Barbórki była zaś tradycyjna górnicza pobudka, którą zakładowa orkiestra zafundowała bełchatowianom w poniedziałek 4 grudnia.